I cześć, witajcie, jestem ZłuczekNH5 w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak mieć takie tapety animowane za darmo. Tak, za darmo, nie przesłyszeliście się. Za darmo. Otóż, nie będzie to Wallpaper Engine, ponieważ jak już chyba każdy wie, to Wallpaper jest za 15 zł, tak. A ja wam pokażę, jak mieć, nie Wallpaper, ale jak mieć... Swoje. Po prostu jak mieć takie animowane tapety za darmo. Otóż pierwsze co robicie, to wchodzicie sobie w Microsoft Store i wpisujecie sobie Lively albo Level. Nie, moment, źle wpisałem. Lively Wallper. Aplikacja darmowa. Na komputer. Tak, na komputer. I pobieracie sobie tą aplikację. Waży, że ona tak 230 MB, coś takiego. I pobieracie sobie ją, no i tam oczywiście instalujecie, zezwalacie jej na wszystko i tak dalej. Dobra, jak już ją pobraliście, to wtedy wchodzicie sobie w tą apkę. I macie tutaj tapety już, swoje animowane. Znaczy, no po prostu aplikacji tapety już macie, możecie mieć taką tapetę. No u mnie to wygląda słabo, trochę to laguje, wiem, widzę to. Taką na przykład, też fajne. I możecie też dawać tutaj swoje tapety, czyli na przykład jakiś teledysk z YouTube'a. Wchodzicie sobie na YouTube'a i na przykład ja sobie wezmę jakiś bas na przykład. Albo nie, czekajcie. Wezmę sobie na przykład... po prostu przykładowo. Dobra. I chcę załóżmy mieć to po prostu na komputerze jako tapeta. Albo to. Chcę jako tapeta, także biorę tutaj to, na zero daję. Tutaj Ctrl C, no i do tej apki daję sobie Ctrl V, wyprowadź URL. Teraz daję sobie tą strzałeczkę, on mi to przetworzy i da mi normalnie film z YouTube'a jako tapetę. I możecie też mieć nawet dźwięk tej tapety, dajcie sobie OK i patrzcie, daję sobie dźwięk. Czekać się ortodonta. W dzisiejszym odcinku... No wpuścimy! Inaczej ci w spodnie węgorza wpuścimy. To jest tapeta. Takie wyzwanie dzisiaj chwycimy. A potem zgwałcimy wasze rodziny. Dobra, ale ja już to wyłączę. Dobra, ja zostaję przy Fluixach jednak. Ale dobra, jeżeli nie chcecie mieć niczego z YouTube'a, znaczy to i tak będzie na YouTube, to dajcie sobie więcej tapet. I tu wam się powinien odpalić nie Twitter, tylko Reddit, no właśnie. Reddit wam się ich odpali. No i tu sobie na przykład szukacie, no na przykład to 4K Life Wall. No i dajecie sobie, no ja daję sobie w HD, no bo mam taki monitor. To jest w sumie Full HD chyba. Tak, jest Full HD. No i dobra, no i dajecie sobie copy URL filmu. No i tutaj po prostu go wklejacie, tak. No tu nie ma nic ciężkiego. I też na przykład ja mam to. Jest piosenka ekipy. Chyba ekipa, trzy kipa, coś takiego. Ale to jest jedno z moich ulubionych. Tu się musi dostosować, no ale dobra, no możecie sobie właśnie włączyć dźwięk swojej tapety. No i leci wam. Macie, to jest tapeta, no ludzie, to jest zwykła tapeta. Na komputerze. No i to wygląda już ładnie. No tylko pamiętajcie, że każda tapeta no trochę zżera wasz system. Znaczy wasz RAM. Na przykład ta tapeta zżera, zaraz wam powiem, ona zżera 130 na 140 megabitów, znaczy megabajtów, no, tego RAMu mojego. 16 giga, to też i tak mało. No, oczywiście muzyka z tego wam się wyłącza, jak tylko wejdziecie na jakąś inną aplikację. To jest ten. No, ale co ja mogę więcej powiedzieć? No, pamiętajcie o subskrypcji kanału. I żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli wam tym pomogłem, tym poradnikiem. No, to co? Ja byłem ZłuczekNH5. Na razie. I cześć!